Chodzi o... Nie mów, że do nie czuję rytmu. Ale ja tego nie pamiętam. No nie ma co innego, dawaj coś innego, no. Niby stracił pan poczucie rytmu, a ja jednak inne zdanie mam. Stempel boom, książka tu i już mamy niezły grób, więc poczucie rytmu nadal pan ma. Dlatego pojęcia nie mam, o czym mówicie. Poczucie rytmu mam jak ten blat. Spotkało mnie w życiu nieszczęście. Nie chcę, by usłyszał znów o mnie świat. Nieprawdopodobnie nie mogę zrozumieć fenomenu nie czuję rytmu Finasza. To jest piosenka, którą ja bardzo szybko zapomniałem w ogóle i nie wiedziałem, że to grałem. I nagle ja gdzieś tam do mnie dotarło, że to jakiś kultowy numer się zrobił. Bo już nie czuję rytmu. Już nie czuję rytmu. Już nie czuję rytmu. Nie czuję rytmu. No szczerze powiem, miałem lepsze wykonania w swoim życiu, no ale jeżeli się podoba, to i welcome. Kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego? To cudowne. Co się uda znaleźć mi tym razem? To nie jest tak jak wokalista pop gwiazda, która pisze sobie piosenki w swojej tonacji, gdzie aranżują specjalnie pod niego. Tu musisz się dostosować. Do wszystkiego, do tonacji, do charakteru głosu, do wszystkiego, no. I to jest wielka trudność. Ona jest wprost cudowna i teraz pewność mam, inna niż wszystkie, które już znam. Myślisz, że mnie polubi, czy nie wyglądam źle? Może się nam ułoży, kto wie. To jest moim zdaniem największa wartość i największy sukces danej piosenki, danego dzieła, jeżeli widz oglądając to myśli, że to jest proste. Chcę poznać odpowiedzi, mej drogi odkryć treść, by ku przyszłości przeszłość są. Jest jedna sprawa, żeby czuł, że kogoś to coś kosztuje gdzieś tam, że to ma emocje, ale że to prosto, łatwo przychodzi i to wtedy widz się nie męczy i to jest największy sukces, moim zdaniem, w interpretacji piosenki, w jej nagraniu. Na jutro to czekał byk, ale się nie doczekał, bo padł. Większość reżyserów, którzy gdzieś tam mnie obsadzają, wiedzą, że ja to mogę zaśpiewać, więc i że zagram też. Już na główki widzę te... Gustawson i Don Juan, nie mów nie, lecz kopu w tym tylko tkwi. Byś coś wziął, pożyczył i wyniósł za drzwi. Widać, że on śpiewa, bo to jest tego, gram tego Hiszpana. Natomiast no, to jest bardzo w stylu hiszpańskim, tam trzeba było się namęczyć, żeby to jego jeszcze do tego taką śliską wrednowatość tej postaci wyciągnąć. Notabene no, znakomicie się przy tym bawiłem, także jestem w ogóle, cieszę się, że to dostałem i cieszę się, że byłem częścią tego filmu, bo uważam, że dubbing w tym filmie jest na bardzo wysokim poziomie. Lecz wpierw! Na teraz wy! Dosyć trudne piosenki były w Loraksie, bo tam jest taka piosenka, czy jestem zły i tak dalej. To jest dosyć rytmiczne takie, no właśnie, funkowe śpiewanie. Czy jestem zły? Robię co natura każe mi. Czy zły jestem ja? Idę, gdzie mnie przeznaczenie pcha. Jestem musicalowcem, staram się być uniwersalny, no ale wiadomo, że każdy człowiek gdzieś tam czuje swoją specjalizację, no. Natomiast trudna była ta piosenka, to ale na szczęście dzięki Piotrusiowi Gogolowi jakoś tam przebrnęliśmy to, świetnie to wyszło. Dziś przyjaciela we mnie masz, ja dam ci dłoń, ty łapę dasz. Przenieśmy góry ja i ty i niech się spełnią moje sny. Jaru, jaru, jaru. Częściej się spotykam, a powiedz, na szczęście, znaczy nie, na nieszczęście, bo ogólnie sprawia mi to, że tak powiem, dylemat w cudzysłowiu.
Natomiast no też się tak zdarza, że o, i zaśpiewaj. A mnie to krępuje od razu i mówię 6,50 i uciekam. Od kiedy śnieg Bimbambo. Na polach leg Bimbambo. Prosiaczek, on na szczęście nie śpiewa za dużo. To jest duży problem, bo ja gram bardzo dużo postaci, które jakby nie mówią moim głosem. I to jest bardzo trudne, żeby śpiewać czysto, a zarazem zachować ten charakter postaci. Marzną całe dnie Bim-bam-bom. Paluszki me Bim-bam-bom. To bardzo mi doskwiera. Bim-bam-bom, bim-bam-bom, bim-bam-bom. Jeżeli aktor gra i zaczyna śpiewać tam, tak jak na przykład w Loraksie, nie? To tutaj trudności nie było, bo on to jest to! I śpiewa swoim głosem, no. A tutaj jest linia melodyczna i trzeba śpiewać, no tak jak ta słynna moja piosenka Bim Bam Bom, Prosiaczka. Niby takie proste, a tu jest jednak Bim Bam Bom, Bim Bam Bom, Bim Bam Bom, więc trzeba tę postać gdzieś tam złapać, ale zarazem być czysto, bo jeszcze to mają do siebie charakterystyczne śpiewanie, że czasami mój przyjaciel autotune nie daje rady. Pytasz mnie w kółko i w kółko, po co ten kosmiczny beret mi? Ta rodzina Robinsonów też tam miałem szczęście wielkie, bo zaśpiewałem też dwie piosenki, które potem się ukazały na soundtracku tej realizacji. A szczęście polegało na tym, że śpiewałem piosenki, które w oryginale śpiewał Jamie Callum. Mój wielki, jestem jego wielkim fanem. Sygnały lecą, zadartą kiecą w niebo tu i tam, tak i siak wciąż je wysyłam. Stoję przed mikrofonem, na fortepianie gra Jamie Callum i jego znakomity jazzowy band, jeden z najlepszych na świecie. I ja śpiewam piosenki, jeszcze na płytę to idzie w ogóle, także to były tam mój kosmiczny beret i Pytasz mnie w kółko. Natomiast jeszcze właśnie zaśpiewałem tę Żabę, która no, kosztowała mnie tam, że tak powiem, dużo wysiłku, natomiast no, numer znakomity. Wszystko wokół zbladło, kolor zgubił blask. Czujesz, że coś nagle traci sens, czegoś brak. Wczoraj w ogóle się zdziwiłem, bo wczoraj dokładnie napisał do mnie, nie wiem, chłopak czy pan, który pyta mnie, gdzie może znaleźć całą wersję mojej piosenki z Czerwonego Kapturka, gdzie to już naprawdę odległe czasy i że to cały czas gdzieś tam w tym internecie to krąży. I naprawdę, jak jest fajna muzyka ponadczasowa, no to, zresztą ja też bardzo lubiłem tam śpiewać z Adasiem Królikiem właśnie, śpiewaliśmy większość tych piosenek w Czerwonym Kapturku. Czemu świat tak zbladł? Powiedz, czemu cały świat tak zbladł? Wszystkim, jak mówię, że tam śpiewałem, to nie wierzą, że to ja w ogóle. Także ja bardzo lubię tak się odróżnić czasami i pokazać, że mam też inne twarze. Ja spotka zaraz was, nie będzie takiej drugi raz. To flim, to flam, tak to my bracia flim, flam sławni. Życie to złowrogi plan, pełen gonitw, bomby i skrerusa krzyk, to mój konik. No jest tych piosenek trochę, no na pewno, nie wiem, w Leniuchowie dużo śpiewaliśmy te czołówki. Tak, 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 to już pora wstać, to nowy wesoły dzień. Nie stój dłużej, nie lepiej bawmy się. Leniuchowo wita dziś nas. Kod Lioko też wiem, że swego czasu, bo ona była taka zupełnie inna, bardzo współczesna jak na tamte czasy, tak, jeżeli chodzi o technologię nagrań, także też dosyć dużą popularnością się cieszyła. Mało nas, choć w sam raz, by ratować ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło. Mało nas, lecz do gwiazd każdy skoczyć by mógł, gdy chce pokonać siły złe.
To jest, myślę, wydaje takie działanie producentów w krajach, których powstają oryginalnie te bajki, że no trzeba dobrze zacząć. Więc mi się wydaje, że bardzo duży nacisk kładą na dobór utworu, który będzie zaczynał dany serial i mi się wydaje, że to ma taką siłę, no, że czasami ten serial może nie jest najlepszy, ale dobrze zaczęty. Więc może takie wnioski wyciągają. I Marta nabija jak szalona, mówi wciąż. Jak się żuje, co? Marta coś mówi wciąż. Co tam piszą? No myślę, że ta Marta mówi, no jest kilka pokoleń, nie wiem, to już opowiadałem o tym, że to było traumatyczne nagranie, że miałem tam też, byłem troszeczkę w niedyspozycji i uciekałem Eli Bednarek ze studia 3 razy. Chodź, posklejamy. No i tak posklejaliśmy, że wyszedł hicior. No i Karol wstaje w progu mych drzwi. Klonierny jest mi jak pies i teraz na zawsze jest mnie dwóch. I cieszę się, że mogłem trochę tych czołówek zaśpiewać. Właśnie przetrwa dnia nowego brzask. Jaką nić los nam wszędzie, czy jak ja tak tańczył będziesz, oby wieczny był ten nasz raj. Bardzo zróżnicowane. To zależy od trudności piosenki, od, że tak powiem, filmu, jak, ważności filmu jakby. Czy idzie do kina, czy wiadomo, że kino jest zawsze traktowane bardzo dokładnie. Droga znajdzie się, pomoże głos. Odmieni trudny nasz los. To co chcę. Chcemy ruszyć stąd. To co chcę. Chodźmy drogą tą. Aczkolwiek zauważam taki bardzo fajny trend ostatnio, że te piosenki w pomniejszych, w serialach zwłaszcza, są naprawdę na coraz wyższym poziomie. Już ta orkiestracja, już widać, że to kompozytor się zabiera za to, który naprawdę już też tknął dużego kina, więc czy w takich serialach jak jej Wysokość Zosia. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar, lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask. Tym podobnych, naprawdę ta muzyka jest naprawdę już na kinowym wręcz poziomie. Także to jest o tyle fajne w tym wszystkim. Ja jestem wulin, co wkurzy i rozczuli. Chaos to moje życie, gdy dotknę cię to bóg. Sosnowy masz, przytulisz, co ty? Nie wpadaj mi w kłopoty. Jestem na stroju beczką. Chaos to właśnie ja. Natomiast pamiętam jedno takie nagranie, ale to już chórki. Nagrywałem razem z Jakubem Szydłowskim i z Adasiem Krylikiem. Kierownikiem był Marek Klimczuk, to jeszcze w starcie. Pamiętam, robiliśmy to na Rakowieckiej, do Charlie'ego i Fabryki Czekolady. Tam holenderski producent muzyczny wymyślił sobie, że każde zdanie śpiewane w piosenkach, na przykład Umpa Lumpasów, jest na 64 śladach. W związku z tym studio, które miało powierzchnię, bo to było to największe studio startu, z 50 metrów kwadratowych, było wysłane po prostu nutami. I żeśmy mieli matematyczną wręcz układankę, co do czego poskładać. Notabene każdy ten wers zaśpiewany, każda nakładka na każdy ślad, a śladów było naprawdę... No, Mistrzostwo Świata Michała Skarżyńskiego, który to po prostu pozbierał. Natomiast na każdym wersie były przypisy. To podnosimy o 5 centymów w górę, potem spiczujemy to o 20% i tak wstawiamy to. I żeby tę układankę ułożyć, to po prostu myśmy 3 bite dni po 12 godzin nagrywali. Ja pamiętam, wtedy 2 tygodnie leczyłem głos, bo miałem taką niedomykalność po tym śpiewaniu,
bo to było no po prostu katorżnicza praca i tego nie zapomnę. No efekt wyszedł fajnie. Fakt, że w ogóle tego nie słychać, nie wiem. Wystarczyłoby to tam dać po głosu i zgrać 4 ścieżki czy 5, już by był efekt. Natomiast co tak wymyślili, no to tak musieliśmy zrobić. Klient nasz pan. To jest tak jak na scenie, na przykład w musicalu, że jest podział jakby, że jest ten chorus line, czyli ta grupa zespołu, która gdzieś tam jest, pracuje na jakby, daje tło całej fabule i spektaklowi. I jest grupa solistów i obie są bardzo ważne, ale zarazem zupełnie inaczej się to robi. I tak samo przypuszczam jest w dubbingu, gdzie wielu solistów jakby nie potrafi jakby się znaleźć w chórkach. Do tego trzeba być świetnym wokalistą, ale też w dubbingu niestety trzeba mieć dobre umiejętności interpretacyjne, bo wbrew pozorom ten chórek tam musi bardzo żyć. Zresztą tak Amerykanie do tego podchodzą i myślę, że w tych chórkach śpiewają wokaliści naprawdę świetnie wykształceni też aktorsko, bo to słychać po prostu, że to tam działa. Tam do tego jeszcze trzeba dobrać dobrze głosy, nie? No bo każdy, nie wiem, w Pięknej Bestii jest bardziej klasyczny chór. Pojawia się Wajana, czy jakieś inne współczesne bajki. Trzeba poszukać ludzi, którzy może gdzieś tam jakieś orientalne sytuacje potrafią uzyskiwać swoim głosem. Więc to jest kwestia też kierownika muzycznego. No i to na jego barkach jakby spoczywa dobór ludzi. Zawsze tak zastanawialiśmy się właśnie, czy ważniejsze są nuty, czy wyraz, bo wiadomo, że zresztą tak samo jak w musicalu, że pisze się to, co jest w nutach, to jest z reguły zapis pod język angielski albo francuski, to zależy skąd jest musical. I to samo jest w dubbingu. Ta muzyka się tworzy pod jakby, nawet czasami jest pod wokalistę, który to zaśpiewa pierwszy raz i oni potem spisują z niego te jego zaśpiewy, obiegniki i puszczają te nuty w świat. No i to są jego rzeczy, więc czasami się komuś udaje to naśladować, a czasami po prostu trzeba odpuścić to i po prostu zrobić to po naszemu. I to jest moim zdaniem bardzo duża, że tak powiem, tutaj działka kierowników muzycznych, którzy po prostu muszą mieć odwagę, żeby jednak pójść za duchem polskim i za naszym językiem i żeby ta piosenka nie była jakimś sztucznym tworem, tylko jakby przedłużeniem fabuły, która się tam dzieje przed nią. Staniesz się modna, bo ja tak chcę. Królewicz całą ciebie zje. Szale, tak będą twoje imię znać. Bo szczęście tylko Fiona potrafi wam dać. Przez to, że dubbing jakby to, co ci mówiłem po tym moim nieprawdopodobnym szoku po naszym odcinku Widzę Głosy, że ja nie wiedziałem, że tyle ludzi w ogóle przywiązuje do tego wagę i jest to dla nich ważne, co mi dało bardzo dużo pozytywów w życiu. Natomiast właśnie w dubbingu nie czujemy tego. Ja przychodzę i mówię, o Jezu, jaka fajna piosenka i jestem szczęśliwy, że mogę zaśpiewać taki numer. A też wiele piosenek potem się okazuje, że stają się hitami, więc w ogóle się na ten temat nie myśli. No, cieszę się, że mogłem to zrobić. Cieszę się, że jestem częścią historii dubbingu i żyje się dalej i pracuje się dalej. Nie czuję rytmu, już nie czuję rytmu, nie czuję rytmu, nie czuję rytmu, nie czuję rytmu.